Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Skoro ostatnie nagranie było o tym, w jaki sposób przygotowywać się do rozmowy, to dziś porozmawiamy o tym, jak motywować się, kiedy nam nie idzie. Dlatego, że w życiu każdego handlowca, sprzedawcy, czy to sprzedawcy telefonicznego, przychodzi taki moment, gdzie czujemy takie zwątpienie, gdzie idzie nam gorzej, gdzie dużo ciężej jest uzyskać nam motywację do tego, aby robić to dalej, czyli czy to sprzedawać przez telefon, czy umawiać się na spotkania handlowe, jak i również jeździć na spotkania handlowe. Po prostu staramy się nieco wymigać, poszukujemy na nowo motywacji. I teraz ja chciałbym się podzielić w tym nagraniu z Państwem jedną sprawdzoną techniką, którą przeczytałem dawno temu w jakiejś książce, którą stosuję w moich zespołach od lat, i która po prostu działa. Kiedy mój handlowiec ma taki moment, że mówi, że no nie, chce mu się dzwonić, bo mu nie idzie, bo mu nie wychodzi i tak dalej, stosujemy jedną technikę. Oczywiście pamiętajmy, że to nie jest jedna jedyna technika, dlatego chciałbym podzielić się z każdym sprzedawcą, który ma problem z motywacją w chwili obecnej, czy z menadżerem sprzedaży, który czasem zastanawia się, jak zmotywować swoich pracowników do jeszcze lepszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Otóż uwaga, to jest taka dosyć prosta, stara kalkulacja. Polega ona na tym, że zakładamy, że miesiąc w miesiąc otrzymujesz 3000 zł prowizji. Tak, żeby nam się pracowało na dosyć prostych cyfrach. Niech to będzie 3000 zł. I teraz, żeby te 3000 zł otrzymać, to potrzebujesz zrobić w miesiącu 10 sprzedaży. Mam nadzieję, że dobrze widać. Natomiast okej, ja wiem, że to może być wariant bardzo optymistyczny, natomiast zakładamy, że istnieją produkty i usługi, które są tak marżowane. Tutaj mówimy o średniej, czyli średnio 10 sprzedaży, żeby zarobić 3000 zł. Każdy z Państwa będzie umiał to przełożyć na swój produkt lub usługę. I teraz tak, Twoja średnia skuteczność równa się 10%. Komuś może się to wydawać dużo, natomiast ja z moimi zespołami, które prowadzę lub prowadziłem, średnio kręciliśmy skuteczność na leadach od 10 do nawet rekordowo 18%, czyli praktycznie co piątemu klientowi sprzedawaliśmy. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że czasami rozkłada się to w czasie. I teraz, jeżeli Twoja średnia sprzedaż wynosi 10%, to znaczy, że żeby zrobić 10 sprzedaży, musisz w miesiącu wykonać 100 telefonów. I teraz zachęcam Was do tego, jeżeli Wasi współpracownicy mają właśnie taki moment, gdzie czują się wypaleni albo czują się, no po prostu nie chce im się, nie chcą wykonywać większej ilości połączeń, przeliczyć im ilość połączeń, podzielić ilość połączeń przez prowizję, czyli dzielimy 3000 zł, dzielimy przez 100. Co w efekcie daje nam, że każdy wykonany przez Ciebie telefon daje Ci 30 zł. Oczywiście pamiętajmy o tym, że tu trzeba przyjąć pewne założenia. Natomiast i trzeba pewne cyfry znać. Natomiast w takiej sytuacji bardzo łatwo jest zachęcić swoich współpracowników do efektywniejszej pracy. Pamiętajmy jednakowo też o tym, że oczywiście to połączenia muszą być skuteczne, bo tak jak już we wcześniejszym nagraniu mówiłem, jeżeli dzwonisz tylko po to, żeby dzwonić, albo dzwonisz, żeby ktoś się do Ciebie nie przyczepił, no to już mamy temat pozamiatany. To nie zrobimy nic, żadna technika nie zadziała. Natomiast jeżeli przykładasz się do swojej pracy, masz współpracownika, który stracił na motywacji do wykonywania odpowiedniej ilości połączeń, zachęć go, aby skorzystał z tej techniki, a najlepiej samemu mu to przelicz. Czyli jeżeli znasz cyfry, że dla przykładu średnia Twojego pracownika, znowu bierzemy średnią, średnia Twojego pracownika z ostatnich na przykład 6 miesięcy, to jest 2,5 tysiąca złotych prowizji. Żeby to zrobić, musi wykonać 17 połączeń, 2,5 dzielone przez, przepraszam, tak, 2,5, inaczej, musi wykonać 17 sprzedaży, przy średniej, którą ma, niech to będzie 10%, to znaczy, że musi, aby otrzymać 2,5 tysiąca prowizji, wykonać 170 telefonów i dzielisz 2,5 tysiąca przez 17. W ten sposób otrzymujesz wartość, którą zawiera każdy telefon. Czyli uświadamiasz swojemu współpracownikowi, że jeżeli na odpowiednim zaangażowaniu on podnosi słuchawkę
i mówi do klienta: halo, dzień dobry, to znaczy, że już w tym momencie zarobił 3 dychy. Oczywiście można dać tu jeszcze jeden element, no bo jeszcze można dodać element dodzwanialności, tak? Czyli jeżeli dla przykładu dodzwaniasz się do, no taki optymistyczny wariant, że to jeszcze podzielimy sobie przez 2, czyli dodzwaniasz się do co drugiej osoby, powiedzmy, to każde twoje wykonane, zainicjowane połączenie zarabia na ciebie 15 zł. I w ten sposób możecie pomóc swoim współpracownikom odzyskać motywację do wykonywania większej ilości połączeń czy do wykonywania większej ilości spotkań handlowych. Tą technikę również można przełożyć właśnie na ilość spotkań handlowych. Jeżeli macie jakieś inne swoje sposoby, którymi motywujecie swoich współpracowników do efektywnej pracy czy do efektywnego wykonywania połączeń, kiedy czują się w pewien sposób, no nie chciałbym użyć słowa wypaleni, ale kiedy po prostu idzie im gorzej, to proszę podzielcie się nimi ze mną w komentarzu. Mam nadzieję, że to nagranie będzie dla Was wartościowe. Natomiast jeżeli macie problemy z efektywnym wykorzystaniem czasu pracy Waszych współpracowników, to zachęcam Was do kontaktu ze mną. Mogę śmiało Wam w tym problemie pomóc. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!